Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na materiał o pielęgnacji ciała latem. I zaczniemy może od dołu, czyli od stóp. Latem, jak wiadomo, sandałki, odkryte stopy, odkryte pięty. I tutaj warto przyłożyć się do tej pielęgnacji jeszcze bardziej niż zazwyczaj. I ja w letnim niezbędniku pokazywałam Wam nowy produkt, który sobie kupiłam. Jest to skrab do stóp firmy Oherbal. I muszę Wam powiedzieć, że jestem z niego bardzo zadowolona. O ile od skrabu czy od peelingu wymagam praktycznie tego, żeby on fajnie ścierał, więc większość produktów raczej tutaj w tej kategorii się sprawdza. Natomiast co mnie zazwyczaj kusi, to jest skład, to jest zapach i tak też było w tym przypadku. Ten produkt pachnie bardzo ładnie, dla mnie bardzo ładnie. Nie wiem, nie każdy z Was być może lubi takie zapachy. To jest zapach taki troszeczkę apteczny, troszkę ziołowy, ale bardzo naturalny, bo mamy tutaj miłoząb japoński, mamy ginkgo biloba, który ma właściwości kojące i regenerujące. Także jeżeli szukacie niezbyt drogiego, fajnego skrabu o ładnym zapachu, to polecam Wam ten. I drugi produkt do stóp, który też jest u mnie nowością i w poprzednim filmie nie bardzo mogłam Wam coś na temat tego i poprzedniego produktu powiedzieć, a teraz już mogę, bo już troszkę sobie poużywałam. Jest to Ziaja Kuracja Ultra Nawilżająca Mocznik 15% krem do stóp. Szału nie ma. Powiem Wam, że szału nie ma. Jak skończę tę tubkę, to już na pewno po to nie sięgnę. Jest ok. Są te pięty gładsze, też może jest kwestia tego, jak bardzo macie problem z przesuszonymi piętami. Moje pięty są raczej bardziej niż mniej przesuszone latem i pękające, w związku z tym te 15% nie daje sobie rady. Niestety. I ostatnio moja szwagierka, kiedy była u mnie, poleciła mi produkt, którego nazwy oczywiście teraz zapomniałam. Wiem, że jest dostępny w Superfarmie i ma 50% stężenie mocznika. Także muszę się jej dopytać i to będzie na 100% kolejny produkt, po który sięgnę. I idziemy troszkę wyżej, czyli teraz mamy nogi. Jeśli chodzi o nogi, to u mnie taka standardowa procedura pielęgnacyjna to jest peeling, to znaczy oczywiście też mycie, balsamy do ciała, masła do ciała i tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o peeling, to nie mam Wam żadnego konkretnego do polecenia. Ostatnio miałam jakiś drogeryjny, nawet nie pamiętam jaki, a w tej chwili w końcu wzięłam w obroty peeling kawowy Body Boom o zapachu truskawki. Mówię w końcu, bo on był bardzo, bardzo dawno temu w jakimś pudełku Big Glossy i chyba jedynym, który ja kiedykolwiek kupiłam, zamówiłam i tak sobie leżał i czekał, a że już mu się kończy data ważności, to stwierdziłam, że w końcu go użyję. Muszę Wam powiedzieć, że całkiem przyjemny, fajny zapach, chociaż ja za kawą nie przepadam, ale tutaj ta truskawka z kawą bardzo fajnie pachnie. Peeling robi to, co ma robić, także myślę, że mogę Wam polecić, ale jeżeli Wy macie jakieś fajne, sprawdzone peelingi do polecenia, to dawajcie koniecznie znać w komentarzach. I teraz jeśli chodzi o balsamy do ciała, o nawilżenie skóry nóg, to wszystko zależy od tego, jaką funkcję chcesz, żeby balsam spełniał. I właśnie tutaj, bo nie powiedziałam jeszcze o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o depilacji. Jeśli chodzi o depilację, to ja staram się przez cały rok, nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się używać jednak depilatora. Jest to bolesne, trzeba poświęcić troszkę więcej czasu, ale mamy też z głowy na dłużej. Depilator, który widzicie teraz na przebitkach, jest stary jak świat i nie mam pojęcia, czy jeszcze go dostaniecie, natomiast sprawdza mi się fantastycznie, ma już wiele lat mi służy, nic się z nim nie dzieje, odpukać. Model napiszę Wam w opisie, bo nie pamiętam w tej chwili, jaki to jest model, jaka to jest firma. W każdym razie robi to, co ma robić. No i właśnie, ja mam ogólnie bardzo ciemne włoski, bo mam swoje naturalne czarne włosy, grube, mocne, gęste i mam przy tym bardzo wrażliwą skórę, więc moja skóra po depilacji wygląda jak stado czerwonych mrówek. Po prostu mam tak zaognione nogi, że w dniu depilacji nie ma w ogóle mowy, żebym jakieś wyszła. Także ja depilację zazwyczaj robię wieczorem, żeby przez noc te nogi się uspokoiły. I żeby się nogi uspokoiły. Szalone nogi. I słuchajcie, fajną sprawą jest tutaj żel aloesowy z firmy Holika Holika. Bardzo ładnie łagodzi, uspokaja właśnie tę skórę, te zaczerwienienia. Przy tym przyjemnie dosyć tak, może nie tyle chłodzi, co
może i troszkę chłodzi, wiecie, daje takie przyjemne właśnie uczucie ukojenia, uspokojenia, że ta skóra tak nie piecze, nie pulsuje. Także to Wam polecam. Ja go kupuję w drogerii Jaśmin. Podejrzewam, że online na pewno też gdzieś znajdziecie, nie wiem jak w Rossmanach, Hebe i tych innych. Natomiast jeśli chodzi o takie zwyczajne nawilżenie skóry, to ja właśnie wykańczam moje masło kakaowe z ZIA i uwielbiam ten produkt przede wszystkim za zapach, ale również za nawilżenie. Ono jest do skóry suchej i wrażliwej i w tej chwili już czaję się na nowości od Bielendy z lnem, z maliną. Myślę, że to już będą moi kolejni ulubieńcy, ale do takiego codziennego stosowania, zwykłego nawilżania nóg czy też rąk polecam właśnie również ZIA. No i teraz przyszedł czas na kosmetyk do zadań specjalnych, czyli do celulitu. I tutaj słuchajcie, mam 3 nowości od Bielendy. Każdy z tych produktów to jest produkt Slim Celu Corrector do modelowania sylwetki. Są to skoncentrowane sera. Każdy jest tutaj, jak widzicie, z troszeczkę innym składem. Ja w tej chwili jestem już na wykończeniu tej wersji zielonej i będę sięgać po kolejne. Myślę, że tam nawet w kadrze widzicie, stoi następna tubka na samym końcu. Czerwona. I powiem Wam, że widzę delikatną różnicę po zużyciu tej tubki, chociaż ja też, jeśli chodzi o kwestię celulitu i walki z nim, to jestem osobą mocno stąpającą po ziemi i zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiadomo jaki kosmetyk, czy on będzie tak przystępnym cenowo i ogólnodostępnym produktem naszej polskiej marki, czy to będzie produkt za miliony monet. Słuchajcie, nie ma mocnych, żeby sam tylko produkt zniszczył Wam celulit. Ważne są ćwiczenia, ważna jest dieta, bardzo ważne jest picie dużych ilości wody i wtedy używanie tego typu produktów ma sens, bo ta skóra faktycznie nie dość, że dzięki diecie i ćwiczeniom wygląda lepiej, to wspomaga jeszcze dodatkowo i faktycznie gdzieś tam ta jędrność z zewnątrz jest widoczna. Także jeśli chodzi o Bielendę, to jest jedna z moich ulubionych marek, takich właśnie naszych, polskich, drogeryjnych. Ja z tej firmy mam bardzo dużo produktów i również bardzo się cieszę, że ostatnio rozpoczęłam współpracę z marką Bielenda, także tym bardziej Wam polecam. I produkt, którego ja mam już chyba, nie wiem, 4, 5 albo i 10 opakowanie i używam go od lat, to jest Bielenda CC Krem 10 w 1, który udoskonala wygląd skóry. Ten produkt robi cuda z Waszą skórą nóg, rąk, całego ciała. On po prostu wygląda jak rajstopy. Wiele dziewczyn też mi pisało, że fajne są rajstopy w sprayu. Nie wiem, nigdy nie używałam, natomiast to jest hit. Wstawię Wam tutaj zdjęcia, którymi zawsze się podpieram. To są zdjęcia robione bodajże w 2014 roku, bo na tych zdjęciach idealnie widać, co on zrobił mi z nogami. Zwróćcie uwagę na to, jak to światło się przepięknie odbija i jaki ten koloryt skóry jest wyrównany. Ta skóra jest aksamitna, gładka, jednolita. Jeśli macie jakieś widoczne żyłki, zaczerwienienia, to ten produkt Wam to wszystko pokryje. Jeden malutki minus, troszeczkę brudzi ubrania, także na to trzeba zwrócić uwagę i jeśli macie na przykład spódnicę czy spodenki, to tak proponuję 2 cm niżej skończyć aplikację tego produktu. Natomiast to jest rewelacja i to będę Wam polecać zawsze, zawsze, zawsze. Idąc znowu troszkę wyżej, pojawiają nam się pośladki i brzuch. Bez obaw, nie będzie przebitek. Powiem tylko tyle, że znów produkty antycelulitowe, produkty nawilżające, robię to wszystko za jednym zamachem i lecą nogi, leci pupa. Uwaga, pupa mi leci! Leci brzuch i tutaj mamy całą pielęgnację załatwioną. I na koniec zostały nam ręce i dłonie. O rękach już też wspominałam. Balsamy, te, których używam do nawilżenia, czyli w tym przypadku to, co Wam pokazywałam, na przykład ZIA. Natomiast jeśli chodzi o dłonie, to mam w tym sezonie 2 takie ulubione produkty i one też są bardzo fajne do torebki, bo są małe, poręczne, ten jeszcze dodatkowo jest z pompką. Tutaj mamy Taupe, odnawiające serum do rąk i paznokci 5 w 1, wygładza, nawilża, ujędrnia, rozjaśnia. Rozjaśnienia nie zauważyłam, natomiast bardzo fajny krem, mega zapach przyjemny. W ogóle Taupe ma super naturalne, świeże, rześkie zapachy, delikatne, nie mulące, nie duszące. Bardzo lubię ten krem. Opakowanie ma 70
75 ml produktu. Ja kupiłam to w Hebe. Produkt do rąk numer 2 jest marki, którą również uwielbiam i stosuję ich produkty i do włosów, i do twarzy, i tym razem również do dłoni, do rąk. Jest to firma Yves Rocher i taka maluteńka 30 ml tubka kremu do rąk o zapachu kokosa. Dziewczyny, jak to pachnie obłędnie, jeśli lubicie kokos, to musicie sobie to kupić. Tubka jest malutka, tak jak mówiłam, więc super się sprawdzi właśnie do torebki. To jest troszkę większe, możecie sobie porównać. I co? No tutaj zwycięża zapach, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Nawilża również, skóra jest fajna, gładka, miła po tym kremie i przepięknie pachnie. I tutaj ten zapach robi całą robotę. Także jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to polecam. Jest jeszcze wanilia, jest jeszcze bodajże mango, z tego co pamiętam. Ale kokos rządzi, kokos rządzi. Jeśli chodzi o moją pielęgnację ciała latem, to jest wszystko. Nie powiedziałam o wyższych partiach ciała, dlatego że dekolt, szyję ogarniam tak samo jak twarz. Przy wieczornej pielęgnacji stosuję zazwyczaj te same kosmetyki, których używam do twarzy, jakieś kremy, jakieś sera, bo tutaj jednak to jest przedłużenie, wiecie, tutaj też warto o to zadbać, ale o tym nie dzisiaj, o tym być może w filmie o pielęgnacji twarzy, jeśli będzie Was taki interesował. I co? I to tyle. Dziękuję Wam pięknie. Zapraszam na poprzednie filmy, zapraszam na kolejne i do zobaczenia. Mua! Pa, pa.